Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć Ramzonosz i zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek z warszawskich inwestycji. Tym razem widzimy się na wschodniej obwodnicy Warszawy. Bardzo mały i krótki odcinek powstaje właśnie teraz, ale jednak warto o nim wspomnieć, ponieważ choć jest krótki, to jest dosyć znaczący, ponieważ łączy się z południową obwodnicą Warszawy i dosyć dobrze komunikuje ten rejon Warszawy. Konkretnie mówię oczywiście o Wesołej, tutaj tej części, no ale zresztą sami zobaczycie, jak to wygląda. Tu trochę zdjęć z Google Earth'a i już przechodzimy do tego, jak to wygląda aktualnie. To jest węzeł Zakręt, przynajmniej tak się aktualnie nazywa. Nieoficjalnie tam też w różnych opisach jest nazywany węzeł Warszawa Wschód. Nie wiem dokładnie jeszcze, jak się będzie nazywać. Prawdopodobnie Warszawa Wschód będzie trochę bardziej do zrozumienia i lepiej będzie można go odnaleźć geograficznie, więc pewnie Warszawa Wschód to będzie faktyczny węzeł. Tak to wygląda. No jest dosyć odjechana ta część węzła. Jest oczywiście przygotowana do dalszej trasy, bezpośrednio do trasy toruńskiej, ale po kolei, o tym węźle. No widzimy ewidentnie, iż coś tutaj na środku jest zrobione i to coś na środku to jest tunel. Tak, dokładnie, jest tu planowany tunel dla traktu Brzyskiego, aby bezpośrednio ta ulica mogła szybko i sprawnie przejechać, pomijając całe rondo, które będzie na poziomie 0 w tymże rejonie. Większy ruch pojedzie bezpośrednio tranzytowy dołem, który aktualnie ten będzie przejeżdżać. Pozostałe pojazdy będą mogły wjechać na rondo i zjechać na poszczególne zjazdy bezpośrednio na obwodnicę Warszawy bądź w inne rejony. Oczywiście, jak już w przyszłości ta obwodnica będzie gotowa, pojazdy z obwodnicy będą mogły przejechać górą. Nie wiemy aktualnie, jak będzie wyglądać jeszcze tymczasowa organizacja ruchu, bo też nie wiemy dokładnie, kiedy ta inwestycja zostanie skończona, jej budowa. Tak. Z moich osobistych odczuć mogę powiedzieć, że pod koniec przyszłego roku, jakby ta obwodnica była gotowa, to jest bardzo optymistyczne myślenie, bo miało to się jakoś zakończyć na wiosnę, ale mają około półroczne opóźnienie, więc to jest takie mniej więcej, bym powiedział, gdybanie. Ponadto, jak widzicie, tutaj dosyć duży jeszcze kawałek będzie przebudowany, bo cały ten węzeł z tunelem, który tutaj powstaje pod tym całym węzłem, jest też no, dosyć zaawansowany. To jest ogólnie nie dość, że te tunele powstają, to jeszcze powstaje multum tunelów dla pieszych i rowerzystów, bo jest trochę tych przejazdów. Nie wiem dokładnie, jak tam to jest podrobione, bo jeszcze nie miałem okazji być pod ziemią, ale sądzę, że też jest coś to ciekawie skomplikowane, bo tam jest jednocześnie i tunel samochodowy i dla pieszych i rowerów. Tutaj, jak widzicie, jest jeszcze połączenie bezpośrednio, to już jest właśnie dalej w Zakręcie, bo tutaj jest miejscowość Zakręt i tutaj to mniej więcej się wszystko łączy. Tak, to jest już poza Warszawą, ale duża część akurat obwodnicy warszawskich jest poza Warszawą. Także to akurat nie jest nic zupełnie nowego. No i wracamy, proszę bardzo, tutaj widzimy trochę lepiej, jak będzie wyglądać wlot bezpośrednio do tego tunelu. Jest dosyć ciekawy element. Jest tutaj tymczasowa całkowita organizacja ruchu. Ona będzie się zmieniać, sądzę, że jeszcze dosyć dużo razy na przestrzeni tej budowy, bo ona będzie też jeszcze długo trwać. Korki się tutaj robią ogromne, to przyznaję. Zwężenie tutaj z 3 pasów do 1 w tym miejscu jest tragiczne. I miejmy nadzieję, że jak najszybciej im się to uda zrobić. Ja tutaj byłem parę razy, nie pokazuję zdjęć z poprzedniego razu, jak tutaj byłem, bo dużo się nie zmieniło, byłem tu około miesiąc temu i jeszcze jakiś trochę dłuższy czas temu poprzednim razem. Jak widzieliście, tutaj było trochę tych przejść podziemnych, ale jeszcze na sam koniec odcinka zobaczycie więcej z nich pod ziemią, jak to wygląda trochę dla pieszych i rowerzystów. Tu przy okazji jest też trochę dalej rozkopane w tym rejonie, właśnie tu już jest Warszawa na Wesołej, aby też to po prostu lepiej skomunikować i te wszystkie pasy i jezdnie poukładać. Jestem bardzo ciekawy, jak to będzie ostatecznie wyglądać, bo chociaż projekty i tak dalej można już zobaczyć, jak to będzie, to wiecie, zobaczyć tak całemu, jak to będzie wyglądać. No i jestem bardzo tego ciekawy ronda, bo to jest jedno z nielicznych rond, pod którym będziemy mieli w Warszawie tunel i to jest taki odjechany i jeszcze nad nim wiadukt, także jest trochę tutaj tych elementów. Przy okazji zjazdy bezpośrednio z WoW-u od tutaj właśnie tej strony są dosyć ciekawe, bo one wjeżdżają na górkę i później zjeżdżają z tego nasypu, także jest dosyć ciekawe bajery. No i tak,
O ile jezdni nowej obwodnicy, tutaj już jak lecimy sobie nad tą S17, nie widzimy zupełnie, tak? Tutaj nic kompletnie nie uświadczycie. To spokojnie, to nie znaczy, że tutaj nic nie ma. Mamy po pierwsze drogi serwisowe i techniczne, no i do podjazdu do posesji, które są po bokach. To akurat możemy dobrze zaobserwować tutaj w tym całym rejonie. Tutaj mniej więcej też w tym rejonie będzie się kończyć cały węzeł Zakręt. No i ta druga droga, która tutaj właśnie do nas dojechała w tym momencie, to jest aktualna droga, którą się przemieszcza cały tutaj ruch tranzytowy bezpośrednio właśnie z POW-u i pozostałej tutaj autostrady A2 też Wolności, bo tutaj się ona łączy. Też na krótkim zakręcie i krótkim odcinku, no ale mimo wszystko jest tutaj. Tu mamy jedno chyba z pierwszych łączeń na takim przylocie. W ogóle jak ten materiał mi się spodoba, to wam jeszcze puszczę film z bezpośrednio całego przylotu nad tym inwestycją. Ale jestem ciekawy w ogóle waszej reakcji, bo pierwszy raz na kanale się pojawia film bezpośrednio z Wesołej. A sądzę, że to dosyć ciekawe rejony, gdzie też co jakiś czas coś tam się pojawia. Jak na przykład ta kładka, którą teraz właśnie widzimy. Na chwilę zobaczycie też trochę nalot. Kładek jest mało, bym powiedział, ale ta na przykład jest w dosyć dobrym miejscu, bo jest bezpośrednio obok przystanków autobusowych i będzie można bezpośrednio się dobrze przesiadać. No na minus taki tutaj zasługuje, to ta kładka ma jakieś 4 biliard miejsc do odpoczynku dla osób, które wchodzą tutaj z wózkami, ale dobrze, że jest taki długi podjazd, a nie winda, to nie będzie miało się co zepsuć. To akurat jest tak z mojej tej faktycznej rzeczywistych przeżyć, kiedy korzystam z takich kładek, to bardzo często tak to wygląda. Jeszcze jedna kładka będzie przed nami, ale ona jest już z budowy całego węzła Lubelska i ona ma na przykład niestety windy, także tam jest na minus. No jak widzicie, z jednej strony mamy już tą drogę serwisową gotową, z drugiej strony prawie już tam w większości ona jest gotowa, paru tam tylko elementów brakuje, no i jezdnia pośrodku ma już tutaj powoli swoje podstawowe elementy, się na niej pojawiają. Ta pierwsza płyta się tutaj pojawiła, z tego co pamiętam, i w niektórych miejscach są jeszcze przejazdy przez nią, bo jednak ona dosyć mocno odcięła tutaj. W ogóle ja nie wiem, jakim cudem się tutaj znaleźli jeszcze tyle wolnego miejsca. Na pewno musieli coś przesiedlać, ale jest na pewno dosyć odjechane. Oczywiście cała inwestycja jest opóźniona w związku z protestami i innymi problemami, jakie były na drodze. Dlatego też nie wiemy, jak i kiedy powstanie dalsza część tej obwodnicy, która jest bardzo niezbędna i bardzo potrzebna, bo od strony wschodniej nie mamy już właściwie żadnej obwodnicy i żadnej ulicy, i żadnej trasy, które można byłoby to wszystko wyminąć. Także jest to dosyć bardzo ważny element na trasie całej obwodnicy warszawskiej. Tak samo jak tunel pod ulicą Nową, tutaj miejmy nadzieję, że niedługo w końcu otworzą. Naprawdę mówię to co jakiś parę odcinków, że w końcu może go otworzą, ale to już trochę zbyt długo przeciągałem te wszystkie procedury i te problemy techniczne. Swoją drogą, nie wiem czy wiecie, w tym tunelu pod ulicą Nową maksymalna prędkość to jest 80 na godzinę, jak dobrze pamiętam. Także też nie rozpędzimy się zbytnio, ale to względy bezpieczeństwa. No i to mamy kolejny taki, to nie jest węzeł, ale taki dosyć ciekawy odjechany wiadukt. Gdyż widzicie, że w jednym miejscu taki trochę tunel powstał, a na wiaduksie, na górze mamy skrzyżowanie. I to jest coś, co bardzo rzadko się pojawia. Według mnie tutaj to jest dosyć potrzebne. I przy okazji też tutaj się kończy stary właśnie węzeł, który powstał bezpośrednio z przebudową, a konkretnie jest budową południowej obwodnicy Warszawy, która się kończyła w tym miejscu. Dalej się ciągnie właśnie autostrada A2 i całego węzła Lubelska też za chwilę będziecie mogli trochę pooglądać, ale jak widzicie, jest tutaj trochę tych elementów dosyć ciekawych i można to mniej więcej zaobserwować, jak to wygląda. Przy okazji tutaj, tutaj są ścieżki rowerowe, asfaltowe, więc to jest na plus. Co prawda wzdłuż południowej obwodnicy Warszawy dotąd bezpośrednio nie mamy ścieżki rowerowej, co jest bardzo dużym minusem, bo tam droga jest gruntowa, nawet nie jest asfaltowa, serwisowa. Znaczy, gruntowa, utwardzona, no ale to nie jest to samo, co nie zawsze jedzie po jakimś błocie. No to, no szkoda. Szkoda, że tutaj trochę ta ścieżka rowerowa się pojawia znikąd, też znika. Miejmy nadzieję, że Warszawa jakąś zrobi kiedyś obwodnicę Warszawy i połączy ścieżki rowerowe też nawet takie na obrzeżach Warszawy, żeby dało się jakoś sensownie komunikować nie tylko po Warszawie, ale też z innymi dzielnicami i gminami, żeby to wszystko jakoś współgrało ze sobą. O, popiję trochę herbatą, żeby nie było, że tutaj zaraz mi gardłowy wymięknie i będzie już z tyle. Tu w ogóle zobaczcie, ile jest pasów do skrętu. To jest naprawdę jakieś szaleństwo. 5 pasów, z czego one się tutaj jeszcze rozszerzają.
No i tu jest oczywiście tymczasowa granica ruchu, bo to jest wszystko zwężone. I z tych pięciu pasów się rozszerzamy i można wjechać na obwodnicę Warszawy, właśnie do tego tunelu pod Ursynowem, na Wilanów, na Płaską i na całą tą część. Według mnie otwarcie samego tunelu, jak i tego odcinka tutaj Wesołej, bardzo pomoże komunikacyjnie nie tylko Wesołej, ale w większości tej części południowej i południowo-wschodniej części Warszawy, aby można było szybko dojechać do centrum Warszawy i Nowym Mostem, bo nie ukrywam, że Nowy Most tutaj został otwarty już jakiś czas temu, Anny Jagiellonki. No, most południowy oczywiście, dużo nam nie daje. Po prostu jest trochę tak donikąd. Przez Wilanów się tłuc później, to jest masakra. Także dobrze, że niedługo, tak jak już mówiłem, nie 11 nawet odcinku, zostanie otwarty. Dobrze, węzeł Lubelska wygląda, no jest to ogromny obiekt, od razu wam mówię. To jest to po prostu, trudno mi było go oblecieć w całości, bo on jest na parę set metrów całej wielkości i jest pośrodku taki ten pas dziwny zamknięty, ale jeszcze go zobaczycie za chwilę z bliska. No i jest to kolos, jeżeli chodzi o węzły. Jest oczywiście tak zrobione, żeby jak najmniej zwalniać na trasach, gdzie będzie duży ruch. Jak widzimy, taki duży ruch jest przewidywany na trasie właśnie obwodnicowej, czyli z południowej obwodnicy na wschodnią obwodnicę Warszawy. No i tu jest ogólnie bardzo duża ilość pasów. Tu macie trochę poprzyspieszone w rytm muzyczki, abyście mogli pooglądać, jak tutaj wygląda ruch. I tutaj ruch faktycznie jest. Nawet na tą nową część obwodnicy w kierunku Wilanowa. No i tutaj też do tej części Wawra, bo tutaj nie ukrywam, że trochę tego jest. Sam węzeł lubelski, a konkretnie Lubelska, nie znajduje się w Warszawie, to od razu wam mogę powiedzieć. Tylko tak jak przed chwilą widzieliście, to jest w miejscowości Majdan. Także tak to jest tutaj poukładane mniej więcej. Jest tutaj dosyć dużo tych zmian, jeżeli chodzi co, gdzie i tak jest, więc... No cóż, tak, żeby nie było, mogę jeszcze przy okazji powiedzieć, że z tego węzła mamy trasy. A2, Autostrada Wolności, jedzie dalej. Mamy POW, czyli południową obwodnicę Warszawy, S2. No i mamy S17, czyli WOW, wschodnia obwodnica Warszawy. A jest tutaj dalej wyjeżdżająca jeszcze jedna trasa w kolejnym tutaj rejonie południowym. Także tego trochę tutaj wszystkiego jest poukładane i podaskładane w różne rejony. Także bym powiedział. No i tu jest ten dziwny zamknięty pas po środku. Nie wiem dokładnie, czemu on jest zamknięty. Nie mogę jakoś wyciągnąć sensownego powodu, chyba że za duży był ruch na tym wiadukcie i już się psuje. Chociaż biorąc pod uwagę, jak ta inwestycja szła pod górkę, kolejne problemy nie byłyby tutaj zbyt dobre. No ale no, tak czy siak, mniejsza z tym, jest to aktualnie zamknięte. Sam węzeł według mnie akurat całkiem ładnie wygląda, chociaż jest bardzo głośny i gdziekolwiek się nie jest obok niego, tego dosyć mocno słychać. Ale tutaj jest dosyć duży i ważny punkt komunikacyjny. Komunikacji drogowej właściwie. Jakby tu jakiś ZTM puścił autobus, o, to byłoby coś. Także tak to wygląda i tu widzicie właśnie tę drogę asfaltową, która się kończy i zmienia w gruntową. Ona się ciągnie całkowicie, ta droga gruntowa, wzdłuż tej obwodnicy, ale to nie jest to samo. Do linii kolejowej nie ma mniej więcej tam właściwie asfaltu, no chyba, że się tam trochę kombinuje. Na koniec trochę zdjęć specjalnie z różnych rejonów, trochę w innych kompozycjach, jak tutaj na przykład mamy ten węzeł i koniec tej drogi. Według mnie to bardzo ciekawe wygląda. Zawsze końce dróg wyglądają bardzo ciekawie. Jak będę przygotowywać materiał na temat trasy NS, to zobaczycie, ile tam jest takich obiektów, które też właśnie czekają na przyszłość. Tu trochę zdjęć. Tu mamy tutaj taki przelot z góry, jakby to była mapa, tylko ruchoma. Jak wygląda proces zaawansowania budowy właśnie tej naszej obwodnicy i całej ulicy. Na początku tutaj widzimy faktycznie procesy przygotowawcze pod grunt, po układanie tego. Też widzimy, że droga serwisowa tutaj po stronie lewej jeszcze nie jest gotowa. Tu już widzimy trochę bardziej zarysowujący się jedną nawierzchnię. Jest przejście dla zwierząt i oczywiście taki kanałek. To faktycznie się tutaj pojawia. No i następnie tutaj kolejne jakieś kubki z piaskiem, żwirami, z innymi materiałami, żeby to wszystko można było utwardzić i żeby cała ta ulica i jezdnia mogła powstać i na długie lata służyć w Warszawie. No i nie tylko właściwie. Tutaj też przy okazji chodniki są dosyć odjechane, w niektórych miejscach się tak kończą bez powodu i nie da się właściwie w różne inne rejony przejść. Także jak tutaj się kręciłem parę dni temu, no to dosyć było to dosyć ciekawe. Dosyć, dosyć. I jeszcze raz może dosyć powiem. No.
No i tak, widzicie, tutaj już jest koniec faktycznie, ta ulica jest już bardziej widoczna. No i miło też, że są chodniki dosyć ładne i szerokie i widoczne, ale ścieżek towarowych, tak jak już mówiłem, brak, niestety. Dobrze. Tu na koniec zdjęcia takie trochę z tej innej perspektywy, na wstecznym. Ogólnie przelot nad całą tą obwodnicą, z tego co pamiętam, udało mi się chyba zrobić na 3 albo 4 loty. Tam cięć, mam nadzieję, że zbytnio dużo nie widzieliście na tych przelotach, chociaż to i tak jest cały zmontowany materiał. No i tak to mniej więcej wygląda. No i tutaj są na sam koniec właśnie jeszcze te węzły i przejścia podziemne obok węzłu Zaklęt, o którym mówiłem. Także jest tutaj też trochę tych zjazdów. Tu są właśnie zjazdy rowerowe. No i dla wózków oczywiście przy okazji. I w niektórych miejscach są schody bezpośrednio do tych przejść podziemnych. No i miejmy nadzieję, że się ta seria spodobała. To możecie zostawić łapkę w górę. Możecie mi też napisać w komentarzu, czy chcecie, aby się pojawił kolejny odcinek z tej serii. Jeśli tak, to za jakiś czas będę mógł się pojawiać i wam tutaj dawać raporty, bo ta inwestycja będzie jeszcze przez jakiś dosyć dłuższy czas budowała się w tym rejonie. No i co dużo nie mówić, jak nie będziecie chcieli przegapić tych kolejnych materiałów, to możecie kliknąć subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Oczywiście dziękuję cały czas moim wspierającym, prawdopodobnie na święta lub w styczniu jakiś będę mieć dla was specjalny upominek, ale to jeszcze zobaczymy, jak to się wszystko poukłada. No i tak, ciekawostkę mam powiem na sam koniec, już pomijając to, co widzicie na ekranie, to sobie spadę zdjęć. Tu mamy ostatni przelot nad węzłem Lubelska w dosyć nietypowy sposób, z oglądaniem obwodnicy południowej. Natomiast najciekawszą taką ciekawostkę, jaką mogę powiedzieć, to jest to, że nagrywam to po imprezie. Nie piję, ja ogólnie nie piję prawie w ogóle alkoholu, znaczy nie piję po prostu alkoholu, mogę wam powiedzieć. Natomiast najciekawsze jest to, że ten odcinek nagrywam o godzinie 5:45, konkretnie głos. Ciekawe, czy jakoś inaczej go słychać niż normalnie, ale raczej wątpię. Dobrze. No i tu mamy ten węzeł i tym akcentem kończymy ten 17-minutowy ponad odcinek. No, dosyć długi wyszedł. Ale według mnie tutaj jest dosyć dużo ciekawych smaczków i warto tutaj tak w pierwszym odcinku z tej inwestycji trochę więcej o niej opowiedzieć, bo jest tutaj trochę ciekawych elementów. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Jutro to najprawdopodobniej będzie Warszawa Zachodnia. Kończymy to wydanie. Cześć!